Ale komary straszne. No i zabawa się skończyła, bo dużo roboty mnie tu czeka, dawno mnie nie było i to, co miałam kiedyś zrobić, oczywiście nie zrobiłam, bo nie było kiedy. I tutaj rabata się nieźle zachwaściła, zakwitło to, co nie powinno kwitnąć i muszę to szybko wypielić, żeby mi się nie porozsiewało. Będę również przycinała kilka bylin, tak jak tutaj szałwie. Wykorzystam nasiona, będę je wysiewała i sadzonki posadzę w warzywniku, bo przecież mam całą wielką przestrzeń do obsadzenia wzdłuż muru. I to będę robiła jesienią, a muszę sobie przygotować sadzonki. Będę tutaj również zbierała inne nasiona i je wysiewała. W tym filmie pokażę Ci również, co możemy jeszcze wysiewać w warzywniku, żeby cieszyć się plonami jeszcze w tym roku. Miłego oglądania! A i jeszcze będę... a to zobaczysz. Sezon warzywny, wysiewanie warzyw czy ziół jeszcze się nie skończył. Pod koniec lipca i na początku sierpnia możemy wysiewać takie rośliny jak przeróżne zioła oprócz brukoli, fasolkę szparagową czy tyczną, słodki groszek, brokuły, jarmuż, buraczki, pietruszkę, cukinię o krótkim okresie wegetacji. W połowie czy pod koniec sierpnia możemy wysiewać marchewki, rzodkiewki, szpinak i na przykład rukolę. Warzywa te zbyt wcześnie wysiane nam zakwitną, dlatego z wysiewem tych roślin jeszcze się wstrzymajmy. Dziś wysiewam buraczki. Przed wysiewem nasiona sobie namoczyłam przez pół godziny. Jest to krótki okres, ale spokojnie mogłabym takie moczenie pozostawić na dobę. Do przygotowanych dołków wsypuję po kilka nasion, po dwa, trzy, bo któreś może mi nie wykiełkować. Rozstawa jest dosyć mała. Ale gdy zaczną mi kiełkować nasiona, to rośliny będę przerywała. Czyli wyrywała małe siewki, wykorzystywała je oczywiście, a pozostawione będą rosły większe, bo nie będą miały konkurencji. Po zasypaniu dołków podlewam wodą z biohumusem. Ponieważ gleba u mnie wymaga jeszcze dopracowania, to dlatego do wody dodaję biohumus. W najbliższych dniach zapowiadane są upały, więc ziemia mi bardzo mocno przeschnie, a ponieważ nie jestem w ogrodzie codziennie, to muszę zatrzymać wilgoć w glebie, tak by nasiona mi wykiełkowały, a nie przeschły. Do zatrzymania wilgoci w ziemi wykorzystuję wypielone chwasty. Nimi przykrywam glebę. Co kilka dni będę odsłaniała i sprawdzała, czy buraczki nie zaczęły kiełkować. Jeżeli tak, to je odsłonię, ale część chwasty pozostawię, by ziemia wokół nowych siewek nie przesychała. Jak widzicie tutaj na następny dzień chwasty przeschły, ale ziemia pod nimi nadal jest mokra. Witaj w moim bałaganie, w moim warzywniku. Ja oczywiście urwałam się jak Filip z konopi i za warzywnik zabrałam się bardzo, bardzo późno, no ale lepiej późno niż wcale. I w tym roku bardziej się skupiałam na tym, skupiam się dalej, żeby poprawić jakość gleby, ziemi na następne sezony, następne lata. Ale co nieco tutaj powysiewałam i powiem szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo nie spodziewałam się, że sprawi mi to tyle radości. Jest to naprawdę wielka frajda, bo już trochę tutaj podjadłam. Oczywiście jeszcze będę wysiewała, o czym Ci powiem w tym filmie. Możemy wysiewać wszelakie zioła, oprócz rukoli, bo pójdzie nam w kwiat, nie w liść. I tutaj Wam zaraz pokażę. Wysiewałam buraczki liściowe. Podfinkę. I mi niektóre tutaj okazy zakwitły, ale ich na razie nie ścinam, bo kwiaty też możemy jeść. Fasolka szparagowa mi się tutaj moczy. A i jeszcze możemy oczywiście wysadzać pomidory, jeżeli mieliśmy zrobione rozsady. Ale możemy również pobierać takie tak zwane, ale komary. Klony, czyli te pędy boczne, które często ucinamy w pomidorach, żeby szło nam bardziej w owoc i w kwiat, a nie w roślinę, nie w liście, więc możemy sobie ucinać, wsadzać do wody, ukorzeniać i wsadzać jeszcze do gruntu i to da nam jeszcze owoce w tym roku. I pokażę Ci, co tutaj dalej planuję, bo oczywiście zakładanie warzywnika to nie jest takie hop-siup, z dnia na dzień będzie wszystko gotowe, to jest ogrom pracy i dobrego planu. Dobrze trzeba sobie wszystko zaplanować, każdy krok, no tak, żeby mierzyć tutaj siły na zamiary. Tutaj nie jestem codziennie w tym ogrodzie warzywnym, więc no nie podlewam tego i nie chcę tak mocno podlewać i zużywać wody. Raczej będę się starała w tym roku i w następnych latach tak przygotować grunt, żeby był mocno chłonny i mocno nie przesychał. Oczywiście trzeba będzie podlewać, ale trzeba to zminimalizować jak tylko się da. Tutaj mam domek dla owadów, biedronki mi się zagościły.
W warzywniku mam sporo pielenia i wyrywam te większe chwasty, nimi obkładam grządki, by zatrzymać wilgoć w ziemi i takie zebrane chwasty z czasem się rozłożą i zasilą glebę. W najbliższych tygodniach planuję założenie kompostownika tuż przy warzywniku. Mam w innej części ogrodu, w nieco oddalonej, więc transport ziemi kompostowej do warzywnika jest trochę utrudniony, a pracę powinniśmy sobie ułatwiać, dlatego niedługo postawię kompostownik, co Ci na pewno pokażę. Gdy wypielę większe chwasty, to jeszcze te mniejsze mi oczywiście zostają. I to, co robię, to spulchniam ziemię za pomocą dziabki, chwasty zostawiam, żeby się rozłożyły i zasiliły glebę. Coś Ci pokażę. Wstyd się przyznawać, no ale przynajmniej będzie do pokazania. Mam takie drzewko, którego nie wsadziłam, stało w wodzie, w wiadrze. No żyje, rośnie. No, najwyższa pora to wsadzić, ale dlaczego drzewka owocowe czy rośliny szczepione, na przykład róże, u których jest widoczna podkładka, czyli tutaj taki grubszy kawałek pędu i na tym jest tutaj miejsce szczepienia, dlaczego to zakupujemy pod ziemią? Ano, bo właśnie tak się dzieje, że tutaj spod podkładki mogą nam odbijać tak zwane wilki, tego się pozbywamy. Ale ja widzę, że tutaj podkładka nie jest najzdrowsza. No, także, ale spróbujemy, posadzę. Najwyżej wypadnie po kilku latach. Jest bardzo głośno od trasy, ale tutaj planuję posadzić dziką różę tuż przy ogrodzeniu. Przepraszam, że tak pokazuję palcem. Tutaj też są plany, ale to jest jesień, późna jesień lub początek wiosny, żeby to opanować. Tutaj będą drzewka owocowe w formie szpalerowej. No, tutaj już mi groszek pada przesuszony, ale dużo cukinii już się najadłam, cukinii w tym roku, oj dużo. O, tutaj jeszcze mam trochę bobu do zebrania. Wszystkie chwasty, jakie były wypielone, to tam sobie wrzucałam, żeby trochę przygłuszyć to, co jest, no ale to tam na sam koniec, to nie jest tak ważne. I to, co chcę zrobić, bo tu wysiewałam łąkę kwietną, ale brat mi skosił, ale no i tak by nic nie było, bo nie była ziemia dobrze przygotowana. I chcę sobie tutaj zrobić żywopłot. A tak, i tam mam baner i na nim leży jeszcze ziemia kompostowa, którą na grządki chcę porozwozić. I tutaj chcę sobie za bobem i za tą rabatą zrobić żywopłot, przejście na środku, a za żywopłotem będą nasadzenia z krzewów owocowych. Mam agrest, derenie i takie różne. To obserwujcie, jeżeli jesteście ciekawi. No i tutaj wzdłuż ogrodzenia też chcę zrobić gęste nasadzenia, żeby jak najbardziej wygłuszyć. A żeby wygłuszyć od drogi, to taki pojedynczy żywopłot, na przykład stój, to nie da rady. To trzeba przynajmniej dwa rzędy roślin liściastych posadzić, żeby jako tako wygłuszyć, żeby ten dźwięk się rozbijał o liście. I tak, i tutaj sobie zrobię żywopłot z ligustru. Przygotowałam sobie sadzonki, no, stekator muszę naostrzyć ewidentnie. I takie sadzonki ligustru pobrałam z żywopłotu, który jeszcze nie był cięty w tym roku, bo nie było kiedy. I tak, zostawiam sobie dwie pary liści i tak wbiję w ziemię, że one będą wystawały, a tutaj dwa węzły, na niektórych sadzonkach są trzy, będą pod ziemią. I będę sadziła dosyć gęsto, bo no, przy takiej pogodzie jest spora szansa, że się nie przyjmą, ale i tak w sumie ligustr w sumie dobrze się przyjmuje, więc to mnie czeka, zrobię sobie ten żywopłocik. No i tutaj jeszcze mam taki fragment, który będzie bardziej formalny, bardziej zgeometryzowany, ale to jest taki hawaj tam, że nie pokażę na razie. Drugi dzień zmagań. Wczoraj jak nagrywałam ostatnie tutaj kadry, to już było tak ciemno, że mi się obraz też... O, już mi się trzęsie. Tak, dokładnie to samo się działo. Trochę tutaj przepieliłam, przejechałam gdzieś z dziabką. Zaczęłam wykładać jarmuż wypielonymi fragmentami roślin, tak żeby tutaj mnie chroniło przed wysychaniem ziemi. Tutaj kontynuowałam pielenie dzisiaj i tak widzicie leży tutaj wypielone przy jarmużu. No i arcydzięgle mi tutaj zmarniały od suszy, więc, ale odbijają. Jest dobrze. No i jutro tutaj działam. Jutro pracuję do godziny 13, pewnie od 6 rano do 13, więc na piątek to już i tak starczy tyle pracy. Mam spotkanie, wracam o 15, przyjeżdżam i działam dalej, więc w następnym tygodniu też będzie vlog, mam nadzieję. I mam nadzieję, że będzie widać już tutaj efekty, bo będę chciała zrobić też poidełko dla ptaków, powiesić huśtawkę na drzewie i zacząć tutaj ogarniać to jeszcze bardziej. No, pracy jest dużo, a tutaj, oła, tutaj jest też taki bałagan i to chcę tutaj poogarniać. Mam jeden zagon, jak widzicie, naszykowany pod fasolkę i fasolka tutaj mi się
Namoczyła, ale ja dzisiaj już jej nie zdążę, wstawię tutaj gdzieś w cień i jutro to wsadzę w ziemię. Nic się z nią nie stanie, jak przytrzymam do jutra. I dzisiaj jeszcze tutaj wróciłam, żeby dograć, bo fasolkę muszę pozbierać i poobrywać liście i właśnie tak tutaj to poogarniać. I tutaj sobie przygotuję też zagony, w które będę wysiewała byliny i będę robiła sadzonki z kocimiętki, szałwi i zobaczymy, co tam jeszcze mi wpadnie w rękę. No bo tutaj wysiewałam łąkę kwietną i jak widzicie, źle przygotowałam grunt. Oczywiście się mądrzyłam w filmie o tym, jak wysiewać łąkę kwietną i sama źle przygotowałam grunt i jest zachwaszczony, więc po prostu to przygłuszę i te sadzonki, które zrobię i wysieję, to podosadzam i chcę zrobić taką rabatę bylinową. I tu wzdłuż muru, tutaj brata prosiłam, żeby mi wykosił, więc trochę obkosił, więc też zacznę powoli to ogarniać. No i tutaj po lewej stronie, jak widzicie, też jest spora przestrzeń do ogarnięcia, więc ziemia, która mi tam leży na banerze kompostowa, to też tutaj wyląduje, zrobię zagony. No i rabaty do pielenia, ogarnięcia. No i tutaj wróciłam, ponieważ Wicka mnie prosiła o to, żebym wytłumaczyła, jak ciąć lawendę. Jest takie powiedzenie, że 8 sierpnia tniemy na 8 cm. Tutaj są młode sadzonki, tak jeszcze do przepielenia. I przekwita, więc pora na cięcie, więc przytnę ją zaraz. Dobra. Jest sekator, o, powinien być naostrzony. Dobra. Mniej więcej widać, jak przycięłam. Tak sobie skróciłam i mniej więcej uformowałam jeszcze tutaj jakieś poszarpane. Dobra, nic z tym się nie stanie. I ona mi się zacznie zagęszczać i będę tak ją formowała. Nagrywałam filmik rok temu, jesienią, kiedy jesienią przycinać krzewy. I najlepiej to robić pod koniec września, na początku października, ponieważ jak tutaj zacznie się zagęszczać i puszczać nowe pędy i te pędy nie zdrewnieją, to one, jak przyjdzie przymrozek, to one całe wymarzną, więc szkoda by było. A jak je przytniemy pod koniec września czy na początku października, to zmusimy ten pęd do zdrewnienia i jest większa szansa, że po prostu przetrwa zimę. Roślina z wiosną będzie gęstsza. I tak, a z wiosną to zależy, jak wygląda roślina, to co wymarzło, przemarzło, to oczywiście się przycina. Tutaj właśnie jest gęsto i dlatego tak mały, słaby przewiew wokół rośliny, dlatego tutaj podsycha, czyli po prostu szara pleśń tutaj włazi. Dobra, to ja to sobie też na spokojnie lepszym sekatorem przytnę, uformuję. No i tutaj mam jeszcze kilka sadzonek, jeszcze trzy. Tak, księżyc już widać. Pora wsiadać na rower. Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się ciepło, miłego dnia Ci życzę i dobrej pogody, przyjemnej pracy w ogrodzie. Pozdrawiam.